Jedno jest pewne. Ziemia to najpiękniejszy i na razie jedyny dom, jaki mamy. Zobacz, jak piękna jest nasza planeta. I może wydać Ci się to dziwne, ale Ty też masz na nią ogromny wpływ. Każdy z nas może dbać o klimat. Dzięki pracy naukowców coraz więcej wiemy na temat mechanizmów, które nim rządzą. Okazuje się, że również nasze działania przyczyniają się do zachodzących zmian klimatu. Co możemy zrobić, aby ten wpływ był jak najmniejszy? Edukować na temat tego, dlaczego zmiany klimatu zachodzą i co możemy zrobić, aby je ograniczyć. Nasz klimat to nasza wspólna sprawa. Koleżanko, nauczycielko, kolego nauczycielu, chciałbym Ci powiedzieć, jak możemy wspólnie budować świadomość i proekologiczną postawę wśród naszych uczniów. Eksperci współpracujący z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotowali w ramach kampanii Nasz Klimat ciekawe pakiety edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zanim jednak opowiem Ci o nich więcej, mam dla Ciebie zagadkę. W jakiej klasie efektywności energetycznej znajduje się sprzęt, który kiedyś był według starego oznaczenia klasyfikowany jako A++++? Odpowiedź A, klasa E. Odpowiedź B, klasa D lub E. Odpowiedź C, klasa B lub C. Odpowiedź D, klasa A. Teraz pokażę Ci kilka fragmentów materiałów, dzięki którym możesz przeprowadzić atrakcyjną i ciekawą lekcję ze swoimi uczniami. To, co zwraca w nich moją uwagę, to różnorodność, która pozwala dostosować lekcję do specyfiki zespołu. A dodatkowo, wszystko jest podzielone na wygodne cztery grupy wiekowe. Klasy od pierwszej do trzeciej, klasa czwarta, klasy piąta i szósta i klasy siódma i ósma. Wszystkie pakiety znajdziesz na stronie www.naszklimat.gov.pl w zakładce Klimat dla Szkoły, a w nich między innymi infografiki, quizy, gry planszowe, rebusy, animacje, karty pracy i wiele, wiele innych materiałów, które w przystępny i atrakcyjny sposób tłumaczą pojęcia i zagadnienia związane z klimatem. Materiały zawierają także karty odpowiedzi dla nauczyciela. Do dyspozycji macie również profesjonalnie przygotowane scenariusze pod tytułem Przyjaciele klimatu. Realizacja scenariuszy w połączeniu z wykorzystaniem przedstawionych przed chwilą pakietów edukacyjnych z pewnością będzie dla Was bardzo pomocne. Zarówno pod kątem wsparcia merytorycznego, jak również dostarczy inspiracji do przeprowadzenia ciekawych i nowatorskich zajęć rozwijających u uczniów świadomość i zachowania proekologiczne. Na klimat wpływają także nasze codzienne nawyki, związane między innymi z oszczędzaniem energii, prawidłowym segregowaniem odpadów, racjonalnym korzystaniem z zasobów wody czy wybieraniem ekologicznych form transportu. To Ty możesz się przyczynić do zwiększenia świadomości proekologicznej uczniów. Bo jak to mówią, czym skorupka za młodu? No i jeszcze odpowiedź na pytanie. Sprzęt, który kiedyś był w klasie energetycznej A++, dziś jest klasyfikowany jako B lub C. Czyli prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Trafiłeś? A może wiedziałeś? Mam nadzieję, że tak. To teraz mamy już wszystko. A Ty wejdź na stronę www.naszklimat.gov.pl w zakładkę Klimat dla Szkoły i już dziś zaplanuj lekcje ze swoimi uczniami.